OTWP Młodzież zapobiega pożarom w toku. 29 marca w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu odbyły się w ramach tego konkursu powiatowe eliminacje. Oddział Miejsko-Gminy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Siewierzu jest oddziałem bardzo takim prężnym. W zakresie organizacji ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej wiele tutaj na terenie Siewierza się dzieje. Przypomnę, że po raz 9 odbył się finał wojewódzki tego turnieju w Siewierzu. No dzisiaj mamy finał powiatowy. Porządek konkursu jest podobny jak w poprzednich edycjach. Pierwszy etap jest to teoria, czyli pytania testowe. Po rozwiązaniu tego etapu wyłonionych jest 5 finalistów, którzy przechodzą do finału. Są tam pytania ustne. Pytania ustne w ilości 5 pytań dla każdego uczestnika i po finale ustnym są wyłonieni laureaci. Bardzo się cieszę, że możemy po raz kolejny spotkać się na finale powiatowym. Myślę, że będzie to finał udany. Wszystkim uczestnikom życzę, aby jak najlepiej napisali eliminacje pisemne. Ta rywalizacja na terenie powiatu będzińskiego jest rywalizacją na dobrym poziomie. Nasi laureaci finałów powiatowych niejednokrotnie wygrywają eliminacje wojewódzkie. Myślę, że również w tym roku osiągniemy sukcesy zarówno na szczeblu wojewódzkim. Przypomnę, że już eliminacje wojewódzkie są zaplanowane na 22 kwietnia w Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. A po rywalizacji powiatowej uczestnicy pójdą o krok wyżej. Kolejny etap są to zmagania na szczeblu już wojewódzkim. Pierwsza i druga grupa 35 pytań testowych, jednokrotnego wyboru. Natomiast grupa trzecia zostaje tutaj na sali widowiskowej i jest 40 pytań testowych, również jednokrotnego wyboru. Także rozpoczynamy część pisemną. Zapraszam pierwszą, drugą grupę do sali konferencyjnej. Trzecia grupa zostaje tutaj na miejscu. Gmina Siewierz organizowała już to przedsięwzięcie wiele razy. W tej olimpiadzie i w tym turnieju nasi członkowie z miasta i gminy Siewierz osiągają duże sukcesy. Przypomnę, że Patryk Filipczyk z ZSP Wojkowice Kościelne już po raz czwarty uczestniczył w finale centralnym, gdzie zajmował od 2. do 4. miejsca, a więc wygrywał finały powiatowe, wojewódzkie. Dlatego też dużo startujących w Siewierzu i organizujemy finał w Siewierzu. Sama komisja docenia to zaangażowanie w organizację. Wszystko przebiega bardzo sprawnie. Zresztą sama pani zobaczy, jest bardzo mało czasu między częścią pierwszą, pisemną. Szybciutko to sprawdzamy. Później zaraz jest część teoretyczna. Bardzo szybko i sprawnie to przebiega w Siewierzu. Można będzie zobaczyć sprzęt, którym dysponuje jednostka. Koledzy z Państwowej Straży Pożarnej zaprezentują sprzęt, jaki dysponuje tutaj samochód w Siewierzu. Warto dodać, że OTWP nie generuje dla gminy dużych kosztów. To jest standardowe nasze działanie jako jedno z wielu, także jest nam miło gościć członków Ochotniczych Straży Pożarnych i młodzież z powiatu będzińskiego tu właśnie w Siewierzu. Turniej co roku idzie o krok dalej. Z tego co obserwuję, co roku jest coraz wyższy poziom uczestników. My stawiamy bardzo wysoko poprzeczkę, pytania są bardzo trudne, jednak co roku coraz lepsze wyniki uczestnicy osiągają i cieszy nas to, że jest coraz większe zainteresowanie tego typu turniejami. Potwierdza to także jeden z uczestników, który zna doskonale wymagania konkursowe. Poziom z roku na rok jest coraz wyższy. Wiadomo, przybywa coraz więcej przepisów, ustawy są nowelizowane, no więc cały czas trzeba być na bieżąco z tym materiałem, no i go starać się nadrabiać. W kolejnych szczeblach też nie jest łatwo. Im wyższy etap, musi być trudniej, żeby zostali najlepsi. No. Ale wysoki poziom to motywacja do większej nauki. Uczą się i przede wszystkim uczą się bardzo praktycznych rzeczy, przydatnych w życiu, właściwych postaw. Także jest to bardzo, ten konkurs jest bardzo edukacyjny dla młodzieży, pozwala im się rozwijać w dobrym kierunku. Ten cel potwierdza burmistrz miasta i gminy Siewierz, który w sprawy Ochotniczej Straży Pożarnej jest zaangażowany od wielu lat. Jednym z głównych celów tego turnieju i tej olimpiady jest to, aby zapoznawać młodzież z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej, aby ta świadomość związana z ochroną przeciwpożarową była coraz większa wśród naszej młodzieży. I w ogóle jest to taki element ważny działania naszego związku.
Dziś spośród długiej listy uczestników powiatu będzińskiego pierwsze miejsce zajęli ze szkół podstawowych Kamil Szewczyk, z gimnazjum Magdalena Borówka i ze szkoły ponadgimnazjalnej nasz pewniak, czyli Patryk Filipczyk. Ta trójka przechodzi do etapu wojewódzkiego, a dwoje z nich, czyli Magda i Patryk, to reprezentanci gminy Siewierz. No zawsze trzeba skromnie do wszystkiego podchodzić. Życzymy więc tym skromnym uczestnikom sukcesów w kolejnych etapach.